To jest ranking wspólnoty samorządów wykonany przez profesjonalną firmę, która badała wskaźniki przede wszystkim finansowe. I tutaj właśnie chciałbym już tak kategorycznie ukrócić te spekulacje dotyczące zadłużenia gminy, złej kondycji finansowej. No, każdy ma prawo tak myśleć i każdy ma prawo też tak mówić, ale żeby o tym mówić, warto by było się z tym zapoznać. Więc jeśli to jest ranking finansowy, gmina Kunów w jednym roku awansuje o 283 pozycje, no to jest to po prostu skok cywilizacyjny. Jest to wyjątkowa historia dla naszej gminy i cieszę się, że nasze działania, profesjonalni urzędnicy, którzy już teraz są skompletowani tak, jak sobie to wymarzyłem, bo bez takich właśnie urzędników, pracowników oddanych merytorycznie, mających tyle wiedzy i doświadczenia, to byłoby oczywiście niemożliwe. W tym roku raport o stanie gminy będzie liczył 260 stron i jak przeczytałem ten raport ostatnio, bo za chwilę on się już oficjalnie ukaże, to byłem sam zaskoczony, jak to wszystko zebraliśmy w jedno miejsce, czyli w tym raporcie, że to był tak duży ogrom prac, pomimo pandemii, pomimo trudnych warunków, pomimo tych różnych, niezależnych od, ani od gminy, ani od nawet kraju, bo i pandemia przyczyniła się do takiej sytuacji finansowej kraju i wojna na Ukrainie i wszędzie jest większa lub mniejsza inflacja, więc tutaj w tych warunkach tak się rozwijać, to jest po prostu no, taki mały cud, bym nawet zażartował, no, a może to nie jest żart.